Na lektury 2.0 zaprasza Allegro. Witajcie, sflądry, córki i skurczyflaki. Tak mógłby się z wami przywitać Stanisław Ignacy Witkiewicz, wybitny malarz i dramaturg dwudziestolecia międzywojennego. Witkacy jest znany jako mistrz pokrętnego słowotwórstwa i intensywnych, szalonych opowieści o katastroficznym wydźwięku. W dzisiejszym odcinku Lektur z Allegro, zainspirowany dramatem Szewcy Krzysiek Zalewski, zaprasza was do świata dekadencji i upadku, a także powstawania nowych rewolucyjnych porządków, czyli klimatów lat 30. W tych burzliwych czasach ludzie zachłysnęli się technologią, marząc o zastąpieniu pracy ludzkich rąk maszynami. Zaczęto hodować nowe maksymy: zawsze chciej więcej. Witkacy prorokował, że ludzie staną się maszynkami do konsumpcji kontrolowanymi przez przemocową władzę. Bohaterowie tego odcinka biorą udział w wyścigu, który jest przegrany na starcie. Zanim go wystartujemy, zapoznajcie się z osobami dramatu. Są nimi Sajetan Tempe, majster szewski, czeladnicy 1 oraz 2, prokurator Robert Skurwi, dwóch dygnitarzy, towarzysz Abramowski i towarzysz X, strażnik więzienny oraz księżna Irina Wsiewałodowna z Bereźnicka pod Bereska z domu Tornado Bajbelburg. Jedyna rzecz istotna to indywidualne istnienie w dostatecznych warunkach materialnych. Tylko kuj, kuj, kujmy buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Tylko kuj, kuj, kujmy buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Szewcy, rzeźcy, piewcy, malkontenci, życiem zgięci, że to tutaj, to totalnie, to jest nie to. Że ucieka życie jak w fabryce, że chęć zysku czysta, ale jednak, żeby móc przemyśleć coś od siebie jak artysta. Że kapitał, że faszysta, że ich rozkosz lepsza, nasza nieczysta. Żeby tak żreć ich żarcie do brzygu, a ich dziwki wykorzystać. Potem stworzyć nowy, lepszy świat, poematy i religie nowe, i symfonie, i kobiety pięknie nowe. Nie przytomnie. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Ona, ja dla niej konam, jest jak ikona z Matką Boską. Jest w każdym calu doską. I z każdą śmiercią, z każdą torturą ta myśl zwycięża. To moja księżna, dla niej faszystą i komunistą i demokratą. Doktorem skurwi prawa, ja prokurator. Chcę mieć wiele córek, z piekła gęsich skórek nie ma smaku bez niej. We krwi utopi, niech się roztopi upiorny obiekt moich westchnień. Ja w langustach i majonezach, a ciągle chcę więcej. Krew mi się gotuje, dość błękitna dla księżnej. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścierw. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy.
zaciśnięte ręce, że ta praca jest remedium na choroby wszelkie, ale że nasycić się nią można, są nadzieje wciąż niewielkie, że się miejsce ma w literaturze wielkiej i poważnej, ale że to jest istotne najmniej, że ktoś o Bogu chce, za bardzo można lać go w papę, ale jeździsz nie Betlejem, tylko wsiadasz wciąż na naszą szkapę. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścier. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Tylko kuj, 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 my buty dla tych ścier. Nie będziemy mówić niepotrzebnych rzeczy. Tornado, Bible, Burg, rozkosz się tak nazywać wprost nieludzka. Bezsilność Pana mnie podnieca, krwią mi napełnia usta. Niepewność i cierpienie Pana są rezerwuarem tej rozkoszy. Wciskają rozkosz w nozdrza i łzy ekstazy w oczy. To jest sadyzm. To moja sfera i tereny. Jak pan się znalazł w drugim akcie? No więc ja pracowałem w bufecie w teatrze i się okazało, że oni szukają takich bytczych chłopaków do roli bez mówienia i że można zarobić. I pan się podjął? Nie wzbudziło to pana podejrzeń? No, podjąłem się. Co było dalej? No, dali mi mundur i kazali co jakiś czas wyciągać czeladnika 1 albo czeladnika 2 i lać. Znaczy się, ja nie lałem akurat, lał Zbyszek, ale ja wyciągałem. No, wyciągałem. Czy może pan coś więcej opowiedzieć o drugim akcie? Co pan zobaczył, kiedy wszedł pan na scenę? No więc to była taka sala przymusowej bezrobotności i z jednej strony było nic i tam szewcy, a z drugiej, za takim przepierzeniem, taki ślicznie odjebany warsztat szewski, żeby oni patrzyli i nie mogli nic robić, żeby ich skręcało. A na środku było takie podwyższenie, katedra taka była dla prokuratora. Aha, no i co było dalej? No dalej to szewcy jęczeli za pracą, że bardziej im się jej chce niż kobiet nawet, a prokurator najpierw śpiewał, żeby ich pognębić jeszcze bardziej, a potem to sam jęczał, że nie wie co zrobić, odkąd ma władzę, i że najfajniej to by było normalne KGB zrobić, na co szewcy, że KGB, żeby bronić kapitału, że to już świństwo. Czy prokurator jeszcze coś mówił? Potem prokurator powiedział coś... Potem powiedział coś takiego. Nie wiem, czy jestem typem tchórza wytworzonym przez dyktaturę, czy prawdziwym wyznawcą faszyzmu w wydaniu Dziarskich Chłopców. Kim jestem? Boże!
Jestem cały z gumy, którą na coś niewiadomego naciągają. Kiedyż pęknę wreszcie? To akurat zapamiętałem toczka w toczkę, bo mi się z takim jednym czołowym politykiem skojarzyło. A potem Sajetan zaczął go namawiać, że skoro ma władzę, Sajetan, ten szef szewców, to zaczął go namawiać, że skoro ma władzę, to mógłby zacząć tę, rewolucję, żeby już nie było państw narodowych, tylko pod jedną władzą organizacja świata, że opornym kula w łeb i tego typu. No a jak doszło do tego, że szewcy uwolnili się z więzienia? Skurwi to od dłuższego czasu myślał tylko o tym, żeby się dostać między nogi księżnej i przestał dobrze pilnować szewców. A potem księżna znalazła się w warsztacie i on jej kazał robić buty, a ona mu na to, że jej się nie chce robić butów. Wprost upiornie nie chce mi się butów szyć. Wprost upiornie nie chce mi się butów szyć. Wprost upiornie nie chce mi się butów szyć. No i wtedy miarka się przebrała i szewcy uwolnili się z więzienia. Skurwi próbował jeszcze co prawda ratować się przy pomocy dziarskich chłopców, ale oni się uszewczyli, no i tak o. Nieustannego podnoszenia standardu aż do pęknięcia systemu? Czujesz się jak pluskwa opita zamiast żywą krwią, sokiem malinowym codziennych kłamstw? Zadzwoń do nas! 0666 700 coś tam Ostateczne rozwiązanie raz na zawsze! Tylko człowiek nieżywy mówi prawdę. A tam w górach gdzieś jest spokojna wieś. Wszystko tam jest dostatecznie. A tam w górach gdzieś jest spokojna wieś. Więcej tam jest niekoniecznie. Więcej tam jest.
masz już dosyć poczucia, że ten przeklęty brak idei będzie trwał bez końca? Masz już dość pseudochrześcijańskich faszystów uprawiających komedię pseudowiar? Zadzwoń do nas 0700 666, coś tam. Mamy dla ciebie Hawk Explosive Bomb Solution. Zakryć tę małpę, jak papugę płachtą jaką. Niech przestanie świergolić. Do fufy z matriarchatem. Po posiedzeniu weźmiemy tę małpę ze sobą. Ale co, że razem? No, może być, że razem. Trzeba się jakoś odstresować po pracy. W słuchowisku udział wzięli Natalia Przybysz, Jacek Szymkiewicz i Krzysztof Zalewski. Nienasycenie można zagłuszyć tylko okrucieństwem. 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 Twórcy utworu, którego wysłuchaliście, wybrali artystyczną swobodę i impresyjność, genialnie wtórując Witkacemu. Artysta był znany z tego, że uwielbiał łamać konwencje w życiu zawodowym i osobistym. Zarówno w malarstwie, jak i w dramatopisarstwie wyróżniał się oryginalnym, rozpoznawalnym stylem, który wciąż jest hipnotyzujący. Jego dramaty to wizje na temat czasów, w których żył, często bardzo prowokujące. Wyraziści bohaterowie przeżywają wielkie miłości, tragedie, są pozbawieni uczuć lub nimi owładnięci. Największe lęki Witkacego oscylowały wokół dziejących się za jego czasów rewolucji społecznych i przemysłowych, które zmieniły oblicze świata na początku XX wieku. Rewolucja przemysłowa sprawiła, że został zburzony dotychczasowy ład społeczny. Szewcy pokażą wam krwawe kolory rewolucji. Poznając tę sztukę, będziecie mogli przyjrzeć się, jak silnym narkotykiem jest władza. Witkacy w swojej twórczości starał się przedstawić koleje losu rewolucjonistów. Dzisiaj możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jego obserwacje były trafne, a lęki i pesymistyczne prognozy uzasadnione. Za waszą uwagę dziękuję Allegro. Po więcej wejdź na stronę na.allegro.pl/lektury.